Oliwia Stasiak, dzień dobry, witam w rozmowie Echo24, a ze mną w studiu Wiktoria Wiktorczyk, producentka Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Dziecinada. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Na najmłodszych wrocławian czeka teraz wiele niespodzianek, wiele atrakcji, wiele interesujących, ciekawych wydarzeń, bo 28 września, czyli już za moment, aż do końca tygodnia tak naprawdę, do 1 października będzie trwać Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci, Dziecinada. No i co się będzie działo w tym czasie? Zaprosiliśmy do Wrocławia, jak zresztą zawsze, znakomite teatry z różnych krajów. Będziemy grali w 5 lokalizacjach we Wrocławiu i to będą zarówno kameralne spektakle, takie, gdzie ta granica między widownią a aktorami zaciera się i wręcz dzieci mogą wejść na scenę, czyli zarówno spektakle dla małej grupy 56-miesięcznych dzieci nawet. Czyli takie bardzo interaktywne. Tak, gdzie nawet dzieci mogą wpłynąć w jakiś sposób na to, co będzie się działo na scenie. Po duże widowiska w Impact Centrum na ulicy Piłsudskiego, po mam nadzieję skąpaną w słońcu letnią imprezę, kończącą lato imprezę, czyli nasz wielki plener teatralno warsztatowo-cyrkowy przy Centrum Historii Zajezdnia w sobotę. To zaraz będziemy o poszczególnych dniach rozmawiać. 6-miesięczne dziecko na widowni festiwalu teatralnego. Jak to w ogóle wygląda? Te spektakle, które są dla takiej bardzo, bardzo młodej widowni, czyli dla tak zwanych najnajów, są bardzo sensoryczne, czyli działają dużo na zmysły. Jest tam dużo kolorów, świateł, muzyki. Akurat ten teatr, który specjalizuje się w spektaklach dla najnajów w tym roku na Dziecinadzie, to jest teatr Nowszus Theater z Litwy i oni bazują na wielogłosowych pieśniach. W pierwszym spektaklu, który dla nas zagrają, to będą pieśni litewskie, a w drugim kołysanki z różnych stron świata, także też super okazja, żeby zapoznać się trochę z różnymi kulturami. Jasne, a co rodzic w tym czasie robi, jeżeli mówimy o takim najnaju? Rodzic często obserwuje, często jest bardziej nieśmiały niż najnaj, tak patrząc z doświadczenia, natomiast rodzice są często też włączani w akcję, zapraszani do tego, żeby pobawić się z dziećmi w teatr i wejść do tej przestrzeni. Czasami przez część spektaklu to jest tak, że siedzą i obserwują i wtedy dzieci często siedzą na kolanach rodziców, a w drugiej części takiego spektaklu zazwyczaj są zapraszani na scenę albo pod koniec do wspólnej zabawy i na przykład zaśpiewania takich pieśni. Także to jest, tak, partycypują jak najbardziej. Czyli zaczynamy nawet od 6 miesiąca życia, a jakaś taka górna granica dla dzieci, które no mogą chłonąć z tego festiwalu? No nie, nie ma absolutnie żadnej górnej granicy, dlatego że traktujemy teatr jako miejsce spotkania i miejsce spotkania międzypokoleniowego na pewno, ale też z tym dzieckiem, które jest w środku w nas, w dorosłych. Także jeden z takich spektakli, które ja bardzo lubię, zresztą wszystkie są mi bliskie, La vie sans boule, czyli Życie to bańka. To jest spektakl, który był dedykowany właśnie połączeniu i dzieci, i dziadków na widowni. Bo czyli ta międzypokoleniowość. Tak, bo przedstawia taką jakby linię życia człowieka, opowiada historię miłości, tak od takiej wczesnej młodej miłości aż po koniec życia, aż po kres życia, to też jest elementem życia i też jest przedstawione na scenie dla dzieci. No i też mówi o tym, że życie jak ta bańka mydlana, takie kruche, ale też piękne, bo wszyscy kochamy i długie bańki. I krótkie z jednej strony. To co w programie tak szeroko, jakie tematy będą poruszane, jak te teatry Państwo dobierają? W tym roku tak nam trochę wyszło, że są takie dwa nurty. Pierwszy to, że często teraz się zdarza, że w tych propozycjach, które ja zapraszałam, tematy poruszane to jest przyroda, ochrona przyrody, nasza planeta. Czyli od najmłodszego uczymy. Tak jest. I to nie przejawia się tylko w takiej edukacji przez scenę o tym, jak możemy pomóc, czy jak nasze traktowanie planety na nią wpływa, ale też takie na poziomie emocjonalnym może inspirowanie i pokazywanie piękna tej planety. I mamy w tym roku spektakle dotyczące różnych żywiołów, czyli mamy zarówno powietrze, spektakl ze Słowacji, który nazywa się Aero i tam głównym narzędziem używanym na scenie jest wiatr. I różne przedmioty są przez niego poruszane,
animowane, więc to jest taki teatr przedmiotu i formy, takie powietrzne laboratorium dla dzieci. Mamy wodę w spektaklu właśnie tej grupy litewskiej, No Shoes Theater. W spektaklu Rzeka nawiązują do różnych tradycji, w których woda to jest taki początek życia, początek wszystkiego, że bez wody nie ma życia. No tak, bez wody w ogóle, dokładnie. Tak. Co, mamy wodę, mamy powietrze. Ziemia. Mamy też ziemię, tak. Właśnie ten spektakl Kołysanka dla Ziemi, który mówi o tym, jak właśnie nasze działania wpływają na to, że nasza planeta cierpi i jest zmęczona, a przez te kołysanki wspólnie ją ukołyszenie. To dobre dla dzieci na pewno, ale też właśnie dobre dla dorosłych, dla rodziców, którzy być może znajdą tą chwilę, żeby się zastanowić, jak też ich działania będą wpływać po pierwsze na ich pociechy, a po drugie no teraz szerzej na planetę. Czy ogień wśród tych żywiołów, czy ze względu na wiek publiczności? Jasne, że ogień. Ogień to myślę, że w wiele spektakli to po prostu będzie ogień. Po prostu ogień, niekoniecznie. Myślę, że ogień możemy określić na pewno western nizinny, który będziemy grali w niedzielę na Piłsudskiego w Impact Centrum, bo to jest taki bardzo śmieszny slapstickowy musical. Myślę, że też wiele z tych rzeczy, które będą się działy na plenerze, bo na przykład gospodarzem festiwalu jest Teatr Klinika Lalek oraz Strefa Kultury Wrocław, ale Teatr Klinika Lalek jako gospodarze właśnie wystawi sztukę Kosmiczna podróż Gullivera, gdzie jest taka ogromna marionetka sześciometrowa, animowana przez ośmiu aktorów. Mamy też tam cyrk, Arctic Ensemble, przepraszam, a Arctic dlatego, że to są goście z Finlandii i oni pokażą nam cyrkowe widowisko z masą akrobacji, także będzie rzeczywiście ten ogień, czyli dzień plenerowy w sobotę 30 września, to będzie się wszystko się działo przed Centrum Historii Zajezdnia. Tam też warsztaty, nie tylko spektakle, koncert między innymi. Jak ten harmonogram tego plenerowego dnia, tego wielkiego zakończenia lata, miejmy nadzieję, że pogoda dopisze, będzie wyglądał? Zaczynamy od godziny 12 i gramy aż do 20:30, także trzeba się przygotować, ubrać na cebulkę, ale będzie też tam coś zjeść w tym plenerze. I otwieramy strefę takich dodatkowych warsztatów i atrakcji oraz miasteczko cyrkowe już o tej godzinie 12. W miasteczku cyrkowym można się nauczyć chodzić po linie, balansować na rollerbola, można spróbować różnych takich gier zręcznościowych też rodzinnie i wspólnie. Można się pouczyć żonglować. W tej strefie naszej partnerskiej będzie samochód, który dzieci będą mogły malować, prawdziwy samochód. O. Będzie sitodruk, czyli będzie można się pouczyć metody sitodruku, ale też nadrukować nasze dzieci na nowe motywy na koszulkach, także zachęcam, żeby zabierać. Ale można też. Ale koszulki swoje. Tak, można na swoich koszulkach, ale na miejscu też będzie można kupić takie płócienne torby, na których. Czyli będzie jakaś opcja jeszcze. Będą warsztaty z psychologiem, będą warsztaty artyterapeutyczne, będą klocki drewniane, klocki Lego i będzie robotyka. Bardzo, bardzo dużo tych dodatkowych warsztatów. Przez cały czas trwania pleneru jest też otwarta i w ramach biletu można ją zwiedzać. Ta wystawa w Centrum Historii Zajezdnia. To może bardziej dla rodziców. Chociaż niekoniecznie. Tak. Myślę, że to jest dla trochę starszych już dzieci ciekawe, żeby zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś. Jak ten Wrocław się zmieniał, dokładnie. I z takich super rzeczy to też na plener będzie można przyjechać tym historycznym ogórkiem, więc on będzie jeździł co godzinę po mieście i będzie można się zabrać. No i spektakle zaczynają się od godziny 12:30 i są cały czas jakby na zakładkę, więc mamy tam zarówno takie mniejsze kameralne duety na scenie, jak na przykład legendarny Teatr Pineska, jak na przykład Teatr Chrząszcz w Trzcinie. Tak, to specyficzna nazwa. Tak, ale też właśnie duże widowiska, jak Teatr Klinika Lalek, czy ten Arctic Ensemble, o którym już wspominałam. Będą też takie interaktywne, muzyczne przygody, jak Kukaj Kukawko, czyli taki zespół, który bierze sobie za inspirację i w swoim repertuarze wykonuje takie rytmy naszych babci i dziadków, czyli ludowe piosenki i tańce. I dzieci zaproszą do tych tańców i mam nadzieję pouczą i poprowadzą jakiś korowód. No i będzie też kapela Team Ingeriu, którą uwielbiamy. Oni się pasjonują takimi rytmami bałkańskimi,
cygańskimi, żydowskimi. To będzie trochę skocznie i trochę spokojnie, i trochę do śmiechu, i trochę do zastanowienia się. A szeroko, jeżeli popatrzymy na ten festiwal, jaki jest w ogóle jego cel? To jest tak, że to może być takie pierwsze spotkanie dzieci z teatrem, z taką sztuką? To na pewno może być pierwsze spotkanie, bo mamy te rzeczy dla najnajów, ale myślę, że to nie jest nasz główny cel. Jest dużo miejsc, w którym teraz już ten trend dla najnajów się pojawił i można sobie próbować. Natomiast myślę, że kilka jest tych głównych celów. Po pierwsze to jest to, żeby to był teatr, który przyjeżdża do widza i który jest dostępny dla wszystkich. Więc w tak dużym mieście, stwierdziliśmy w mieście, w którym jest ponad 100 tysięcy dzieci, potrzebujemy miejsca, gdzie dzieci mogą spotkać się z teatrem na najwyższym światowym poziomie z różnych krajów. No nie, tak, nie tutaj muszą mamy tam wielu zagranicznych artystów. Tak jest. W tym roku to są Włochy, Litwa, Słowacja. Finlandia oraz Dzień Niderlandzki. Ale też właśnie, że spotykają się z tym teatrem, ale to co nam głównie chodzi, to że to nie jest czysta rozrywka, że to nie jest takie odhaczenie, że okej, coś trzeba zrobić z dzieckiem, idziemy do teatru. Chodzi nam o to, żeby to były spektakle, które zaczynają jakiś temat, które są zaczątkiem ważnych rozmów, które są też miejscem spotkania, czyli albo to jest spotkanie międzykulturowe, albo międzypokoleniowe, albo rodzinne, albo po prostu z przyjaciółmi. Ale właśnie też z tym tematem, który się pojawia na scenie. Dlatego też dobieramy te tematy, żeby to właśnie nie była tylko rozrywka, tylko żeby zawsze to było coś, co jest aktualne, co jest ważne. Więc szczególnie te problemy środowiskowe wydają się tutaj właśnie idealnie wpisywać w tą ideę. To jest jedna rzecz, a w tym roku drugi taki nurt, który nam się bardzo mocno, wyraźnie wyłonił, to są emocje i relacje międzyludzkie, bo w spektaklach pojawi się i motyw miłości, to że ona nie zawsze jest taka prosta i kolorowa jak na obrazkach. Pojawi się motyw samotności i tego, że to niekoniecznie jest coś złego, tylko może być, bo w naszej kulturze często... Tak, myślimy o tym jako o czymś takim negatywnym. A w tym spektaklu dowiemy się, że tak naprawdę ta samotność może być czymś dobrym i czymś, co przybliży nas do samych siebie. Może być taką piękną przestrzenią. Mamy też motyw przyjaźni, który się pojawi, ale mamy też motyw i konfliktu, i dużej polityki, i wielkich mocarstw. Czyli rozmawiamy o wszystkich emocjach. Nie ma tak, że to są sprawy tylko dorosłych. Dzieciaki od razu dostają te informacje podane na tacy. To jest już 10. edycja festiwalu, więc trochę Państwo mają za sobą, jeżeli chodzi o organizację. Jak to się też na przestrzeni lat zmieniało, jeżeli chodzi o teatry, o ich zaangażowanie, o może to w jaki sposób, o samą formę, w jaki sposób teatry się wystawiają. Może w ogóle się nie zmieniło nic. Na pewno się zmienia to, jakie mamy doświadczenie. Zmieniamy się my na poziomie organizacyjnym. Pierwsze lata to zainteresowanie dziecinadą i teatrem dla dzieci przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. To był dla nas totalny szał i duże zadowolenie. Zmieniała się też instytucja strefy kultury, bo na początku to było Centrum Impart, potem przeszliśmy przez przecież 2016, kiedy to Wrocław był europejską stolicą kultury. I teraz współpracujemy ze strefą kultury Wrocław, która też zmieniła miejsce, więc dla nas to jest zawsze wyzwanie logistyczne, no ale mamy wspaniały zespół i już się na tyle dobrze znamy, że to działa. W tym roku też po raz pierwszy współpracujemy z Centrum Historii Zajezdnia. Na pewno zmienia się festiwal też, jeżeli chodzi o pandemię, no bo nagle nie mogliśmy go zorganizować, albo robiliśmy go tylko w takiej formie plenerowej. Ale jak tak sobie rozmawialiśmy też w naszym zespole o tych zmianach, to myślę, że taka idea, która nam przyświeca, nie zmieniła się, bo my zawsze się śmiejemy, że byliśmy dostępni, zanim ustawa nakazywała być dostępnym, że od początku chcieliśmy, żeby wszystkie dzieci mogły sobie pozwolić na wyjście do teatru, więc od samego początku i tłumaczyliśmy spektakle na język migowy i to też w tym roku się pojawi i robiliśmy audiodeskrypcję dla tych, którzy są niewidomi lub niedowidzący i to też w tym roku się pojawi. Czyli ta dostępność rzeczywiście na takim najwyższym poziomie po prostu. Tak myślę. Tak myślę, że to było dla nas bardzo ważne i dalej jest, że jest na najwyższym, ale też na takim bardzo ludzkim, że po prostu nieważne jest dla nas to, czy ta dostępność, czy to dzięki temu dotrze do trzech osób więcej, ale dalej chcemy to robić. Tak samo współpracujemy z Fundacją Czerwone Noski Klam w Szpitalu i ta fundacja odwiedzi dwa szpitale w ramach Dziecinady.
Dzięki nam też właśnie zaczęła się ich współpraca z hospicjami i nawet udawali się do pojedynczych domów, po prostu dzieci, które nie mogą sobie pozwolić na w ogóle wyjście z domu przez chorobę, więc to są zawsze takie wzruszające i ważne momenty. No i w zeszłym roku się też rozrośliśmy i my zamierzamy dalej się rozrastać i zaczęliśmy organizować Dziecinadę w trasie, czyli przed festiwalem jako zapowiedź. W tym roku udało nam się pojechać do gminy Leśna, miasteczka Leśna, właśnie w województwie dolnośląskim, że organizujemy taki dzień plenerowy z kilkoma spektaklami, z koncertami. Czyli wyjazdowo, po prostu tak, w trasie. W takich mniejszych też miejscowościach, z których jest trochę daleko do centrum Dolnego Śląska, albo właśnie może nawet nikt by nie pomyślał, że w ogóle teatr niesie ze sobą jakąś wartość, a to teatr po prostu przyjeżdża, atakuje i tą wartość po prostu przywozi. To na koniec, gdzie szukać tych wszystkich informacji, o których powiedziałyśmy? Zapraszam po prostu na naszą stronę internetową www.dziecinada.wrocław.pl. Tam wszystkie informacje. Tam wszystkiego się Państwo dowiecie. Tyle na dziś. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.